Niektóre dzieci pamiętają swoje poprzednie życie. I w moim przypadku było tak, że na początku rodzice nie traktowali to na poważnie, bo nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi, dopóki nie zaczęłam mówić takie szczegóły, o których nie mogłam w swoim wieku wiedzieć, albo o których nie rozmawiano w ogóle u nas w domu. Do trzeciego roku życia ja pamiętałam swoje poprzednie życie. No, to jest ciekawe. No. Kiedyś to uznawałem za jakieś takie typowe brednie, a potem zacząłem się też interesować tym tematem, w sensie takim, że podczytałem gdzieś, że rzeczywiście takie coś występuje, to się nawet jakoś nazywa, ktoś to bada i w ogóle, że to jest obszerny temat i że to nie jest, nie ma nic wspólnego z jakimiś bujdami, tylko że to rzeczywiście się dzieje. Na przykład mogłam przyjść do mamy i powiedzieć, że wiesz co, mama, kiedy byłam dorosła, to gotowałam barszcz zupełnie inaczej, jak ona była w kuchni na przykład. I ona następnie zaczęła już mnie pytać w takich sytuacjach, okej, a jak gotowałaś barszcz? I ja jej opowiadałam przepis, którego no nie mogłam po prostu znać. Faktycznie przepis troszeczkę się różnił. Albo na przykład jak mama mnie pytała, okej, kim byłaś, gdzie mieszkałaś? No to ja mówiłam, że mieszkałam, co jest też ciekawe, niedaleko, tam nie wiem, z 50 kilometrów stamtąd. Byłam piękną dziewczyną i studiowałam dziennikarstwo. I opowiadałam zawsze o młodej dziewczynie. Także całkiem możliwe, że ta postać umarła dosyć wcześnie i może przyszłam na ten świat, żeby poprawić jakieś błędy, coś naprawić, może jakoś tak działa karma w moim przypadku. Później to się skończyło i rodzice zbyt późno zorientowali się w ogóle, że dzieje się coś takiego paranormalnego. I oczywiście, że nikt tego nie badał, ale faktem to było. To było bardzo ciekawe. To zazwyczaj właśnie do czwartego roku życia występuje, potem dziecko zapomina. No, mhm. Ale pamięta bardzo silnie i też widzi różne przyrodzone jakby energie, postaci. Ja bardzo postaci. Źle spałam, potrafiłam wśród nocy regularnie, mniej więcej o tej samej godzinie budziłam się. Krzyczałam. Nie pamiętałam tego później, ale regularnie o tej samej porze i w pewnym momencie to po prostu nagle się skończyło. Wydaje mi się, że mogłam umrzeć w dosyć młodym wieku i może teraz przyszłam na świat, żeby naprawić jakieś błędy z poprzedniego życia.